Steven Seagal, mistrz aikido, gwiazdor kina akcji, piosenkarz, policjant i jak sam się określa, symbol seksu. W 1993 roku po paśmie sukcesów był na szczycie swojej kariery. Niemal każdy film z jego udziałem zarabiał krocie, a aktor stał się synonimem ekranowego twardziela. Jego sławę postanowiła wykorzystać firma TechMagic, która za bliżej niesprecyzowaną sumę zakupiła prawa do postaci Seagala. Menadżerowie firmy wychodzili z założenia, że popularność filmu może osłabnąć, ale popularność gwiazdora takiego formatu nigdy. Plany były duże. Gra miała być digitalizowana i rozpocząć franczyzę gier opartych o postać mistrza aikido. Kolejne gry miały wykorzystywać dobrodziejstwo CD-ROM-ów, co pozwalałoby na nagrywanie greenscreenowych sesji z gwiazdorem. To jednak była przyszłość. Póki co gra zatytułowana Final Option powstawała na 16-bitowe konsole SNES i Mega Drive, a sam gwiazdor za bardzo nie interesował się projektem. Firma musiała nawet zatrudnić dublera do odgrywania głównej roli. Przy niewielkiej rozdzielczości i tak nikt by nie zobaczył różnicy, a ściągnięcie gwiazdora do sesji zapewne jeszcze bardziej powiększyłoby rozdymany niczym balon budżet. Gra miała kosztować $70, co przewyższało większość cen gier z tamtego okresu. Mimo nagrania całego niezbędnego materiału, twórcom nie udało się dotrzymać planowanego terminu wydania na wiosnę 1994 roku. Premiera została przesunięta o rok. Niestety okazało się, że i ta data nie będzie możliwa do osiągnięcia. Na dodatek na rynku pojawiły się nowe, szybko zyskujące popularność konsole PlayStation i Sega Saturn, a na horyzoncie już majaczyło Nintendo 64. Z tego powodu pracę nad grą wstrzymano, a firma postanowiła zacząć wszystko od początku. Produkcja zatytułowana Deadly Honor miała ukazać się na PlayStation i Nintendo 64. Nie wiadomo, czy firmie udało się cokolwiek wyprodukować, gdyż nigdy nie ukazał się nawet screenshot z tej gry. Wiadomo tylko, że w 1997 roku firma ogłosiła rozpoczęcie prac nad zupełnie inną grą, która także nigdy się nie ukazała. Prawdopodobną przyczyną porzucenia drugiej już produkcji z Seagalem była jego gasnąca popularność i pasmo kinowych porażek. Rozpoczęcie produkcji gry z Seagalem było początkiem końca TechMagic. Firma nie wydała już nigdy żadnej gry. Okazało się jednak, że ich praca nie przepadła całkowicie. W 2008 roku w obiegu pojawił się ROM niedokończonej gry. A jak prezentuje się jedyna gra z mistrzem aikido? Niestety fatalnie. Gry nie można ukończyć, gdyż większość plansz nie posiada wyjścia, więc jedyną opcją jest przeskakiwanie poziomów. Grafika jest całkiem przyzwoita jak na 16-bitową konsolę, dziwi jednak dobór scenerii. Realistyczne postacie chodzą na tle plansz ukradzionych z wojowniczych żółwi ninja albo kontry. Podobno część obiektów została użyta tylko tymczasowo i miała zostać zmieniona w pełnej wersji. Kuriozalny jest też dobór przeciwników. Seagal bije policjantów, naukowców, zwolenników Trumpa i pokrakę z Pulp Fiction. Well, bring out the gimp. Fabuła gry owiana jest tajemnicą. Niektóre źródła podają próby odbicia porwanej osoby, inne osobiste porachunki ze złowieszczą korporacją. Gra miała koncentrować się także na aspekcie platformowym, niestety i ten nie jest dopracowany. Niektórych przepaści nie da się przeskoczyć i trzeba użyć teleportacji. Dziwne glitche występują niemal na każdym kroku. W wywiadach jeden z twórców twierdzi, że planowane było także dodanie elementów skradania. Podobno większość kuriozalnych decyzji podjęła kierowniczka projektu, która była menadżerem banku i nie miała pojęcia o branży gier. Twórcy próbowali stworzyć superprodukcję, a wyszło im coś przypominającego tandetne filmy z Seagalem prosto na DVD. Produkcja tej gry okazała się śmiertelną pułapką bez wyjścia. Wydanie gry nie miało sensu, bo konkurencyjne tytuły były zbyt dobre, a wstrzymanie produkcji oznaczało wyrzucenie pieniędzy w błoto. TechMagic upadło. Seagal może więc dodać tą firmę do swojej długiej listy filmowych ofiar. Is that the best you got, boy? If that's the best you got, I'm just gonna have to kill you. We'll be right back.
Thank you.